Witam. Tym razem w siódmej części radiowego poligonu budujemy generator VCO sterowany napięciem. Jak widać na filmie, jest to dosyć stabilny generator. Zgodnie z instrukcją umieściłem płytkę i potencjometr wieloobrotowy w obudowie z płytek PCB i jest to teraz oddzielny moduł. Widać od razu stabilną pracę. Wcześniej przy zbliżeniu ręki do cewki w oscylatorze zmieniała się częstotliwość. Miernik częstotliwości pokazuje częstotliwość generatora. Aby dowiedzieć się, jaka jest częstotliwość stacji nadającej sygnał, wystarczy od częstotliwości pośredniej odjąć częstotliwość generatora. Dziękuję i do usłyszenia. Także to tak
takie drobne niuanse. W każdym razie na tym monitoringu, który posiada, to ja wolę jednak ten kiełbudowski mikrofon, bo mi się wydaje taki pełniejszy ten sygnał. Ten w moim, to co słyszę na podsłuchu, na monitoringu, to ten przynosi... Janek, witam serdecznie, dzień dobry, albo dobry wieczór, SP3, Adam, Olga, Stefan, mój znak jest Stefan Paweł 6, Kłebek, Karol, Stefan. Mam łatwiejszy znak, ale to tej ciebie jakoś się nie zaszczepił, bo mam łatwiejszy tylko Karol, Stefan, ale ten znak się nie zaszczepił. W związku z powyższym weź zapisz SP6, Kłebek, Karol, Stefan, Queen, Kilo, Ziela, Kłebek, Karol, Stefan. Stefan, moje imię, QTH, Parszowice. Jest to wieś położona 10 km od Lubina, Dolny Śląsk, Zagłębie Miedziowe. Jak to doleciało do pięknego miasta bez kantów, bez P3? Adam, Olga, Stefan, SP6, Kłebek, Karol, Stefan na odbiorze. Yeah.
będą tutaj trąb gitary. No urządzenie ciekawe, ja nie znam też tego. Ostatnio miałem okazję chyba 7000. Ale jest nowy, no to już dziękuję za wszelaki opis twojego urządzenia i mikrofonu szczególnie. No, bardzo dobrze cię słychać, także tutaj nie mam problemu z odbiorem siła sygnału, jest na R9, także bardzo ładnie. W nowym ptaszku. Ja mam urządzenie fabryczne, takie jak Kenwood T940, a z mikrofonem C60, oryginalny Kenwood. Nadal fajnie słychać. Grzegorz mam na imię, nadaje z koła i piąta. Nie,